Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam na rozpakowanie Nate Clino, czyli obudowy do 2,5-calowych dysków twardych. Zapraszam. No i okej, przejdźmy sobie do samego pudełka, zobaczmy jak to pudełko wygląda. Tutaj mamy taką bezbarwny plastik, przez który możemy oglądać nasz dysk. Oczywiście logo tutaj na samym dysku, po lewej stronie opakowania i po prawej oczywiście model USB 3.0 Super Speed, eksterna USB 3.0 2.5 SATA HDD, czyli mamy tutaj interfejs SATA. No i tutaj najważniejsze te cechy, tak? USB 3.0 Slim z aluminium 2.5 cala HDD SATA, dioda LEDowa, plug and play, no i tutaj mamy travel case, tak? Czyli taki może być dosyć poręczny nawet. No i zobaczmy z prawej strony oczywiście logo, z lewej również i z tyłu taki rzut okiem jeszcze na tą kieszeń, na tą obudowę. No i z tyłu zobaczmy. Z tyłu tutaj mamy travel case, czyli to jest taki pokrowiec, jak nie mam. USB mamy w zestawie. No i oczywiście super slim obudowę. I to tutaj, co pisze jeszcze producent, to kompaktowy rozmiar i niski profil, bardzo dobre zabezpieczenie dysku i od prowadzenie ciepła przez aluminiową obudowę, szybki transfer plików do 5 gigabitów, kompatybilna z większością dysków 2,5-calowych SATA, kompatybilna z Windows 7. No i okej. Oczywiście mamy produkt chiński, tak jak żeby inaczej. No i to myślę, że to by było na tyle. Oczywiście 24 miesiące gwarancji. I teraz przejdziemy sobie do jej rozpakowania. Okej, rozpakujemy sobie samo pudełko teraz. I co, na początku oczywiście naszym oczom ukazuje się sama obudowa. Jest ona tutaj w takiej plastikowej folii. Widzimy sobie. O, i tutaj mamy całe, oczywiście całą elektronikę, tak? Nie jest ona przykręcona. Spróbujemy tak, dobra, wyjąć. I zobaczmy. Tak się to prezentuje. Oczywiście szczotkowane aluminium w kolorze czarnym. Logo Natek. Tutaj jakieś śrubki z tej strony. Z tyłu oczywiście 2,5 SATA HDD case. Model Rhino USB 3.0. No i tutaj mamy całą tą elektronikę, tak? Zobaczmy, mamy gniazdo mini USB typu B i tutaj mamy diodę sygnalizującą działanie naszego dysku. Ok, wyjmijmy sobie tą elektronikę, zobaczcie. To jest to, dzięki czemu ten dysk zostaje przekonwerterowany do USB. To jest taki swego rodzaju konwerter. No i dzięki temu mamy przenośne dyski, tak? Ok, sobie odłóżmy na bok. Zobaczmy, mamy oczywiście taką wytłoczkę. I dalej. Dalej mamy tutaj dwie śrubki montażowe w takiej torebce strunowej. Następnie kabel USB. Zobaczmy jego długość. I kabel USB oczywiście musimy rozerwać tą folię, żeby się do niego dostać. Ok, tak wygląda kabel. Jeszcze go sobie rozplączemy. Trudno wam tak powiedzieć teraz, jaka to jest długość, ale w zupełności dla mnie wystarczy.
Także jest z kablem, jest ok. Dalej co mamy? Mamy oczywiście kabel USB do zasilania. Tak się on prezentuje. Zobaczmy jeszcze raz. Sam powiem szczerze, że nie wiem. Aha, tutaj mamy tak, dodatkowo mamy zasilanie z tego kabla. Wpinamy go tutaj i mamy wtedy, możemy wtedy kopiować dowolną tam ilość danych. Oczywiście śrubokręt montażowy, taki dosyć malutki. No i na końcu pokrowiec na naszą kieszeń. Takiej jakości, nijakie bym powiedział, no ale jest. Zobaczmy, jak się prezentuje w pokrowcu. Ok, tak się prezentuje w pokrowcu, czyli ok, może być. I no i na końcu mamy oczywiście instrukcję, user manual, tak, po angielsku i po polsku. No i okej, to by było na tyle co do rozpakowania tej obudowy. Ja Wam dziękuję serdecznie, zapraszam wkrótce do recenzji. Żegnajcie, do następnego razu i cześć!